Nie wiem. Oczywiście tego nie można wykluczyć, bo Rosja robi wszystko, żeby kłócić wszystkich z wszystkimi, więc nie tylko Polaków na Litwie z Polakami w Warszawie, nie tylko Litwinów i Polaków, ale również Polaków w samej Polsce. Tak jak mówię, ale tego wykluczyć nie można, tylko że to są zawsze tylko poszlaki. Natomiast mnie się wydaje, że to, co mogło tutaj zadziałać, to taki niestety syndrom postsowiecki. Dlatego, że długie lata było tak, że się pomagało, jeszcze na początku lat 90., jak pamiętam, pomagało się różnym polskim tutaj organizacjom w ten sposób, że się przywoziło się pieniądze, tam brało się pokwitowanie i wszyscy do tego się przyzwyczaili. No to takie normalne, ale przepraszam. I Polska, i Litwa są członkami Unii Europejskiej, i Polska i Litwa już od ładnych paru lat są demokratycznymi krajami, w których obowiązują demokratyczne rozwiązania, demokratyczne normy. I w związku z tym wrócę jeszcze raz z uporem maniaka do tego, gdyby to nie zostało przez prezesa ujawnione i zgłoszone do prokuratury, to my jako fundacja mielibyśmy na głowie kontrolę i my byśmy mieli jako fundacja problemy. Tutaj są dowody, natomiast wie pan, jeżeli chodzi o te oskarżenia, to znowu niestety to jest tak. No po co pan Tomaszewski z wstążeczką Świętego Jerzego parę lat temu pojawił się w ambasadzie rosyjskiej? Przepraszam, ale ani dla Polaków, ani dla Litwinów wstążeczka Świętego Jerzego nie jest symbolem zwycięstwa. Odwrotnie, jest symbolem klęski, dlatego że ona przypomina okupację sowiecką. W związku z tym, dlaczego nie bardzo rozumiem, dlaczego cały klub AWPL-u głosuje przeciwko zakazowi noszenia wstążeczki Świętego Jerzego? Przepraszam, no, mój dziadek Karol Erdmann był w AK Wileńskim. Moja matka była w AK Wileńskim. Jej brat był w AK Wileńskim. Ci ludzie, część mojej rodziny została wywieziona do Kazachstanu. Dziadka w 1952 roku zabili za AK Wileńskie w więzieniu. Jego brat stryjeczny, rodzony, został w Miedynkach, został aresztowany, wywieziony na Syberię. I dla tych ludzi wstążeczka Świętego Jerzego była symbolem, ale naprawdę niezwycięstwa. Dlaczego, chwała Bogu, to są badania sprzed 2 lat. 60% Polaków na Litwie uważa Putina, uważało, mam nadzieję, że uważało Putina za przyjaciela i wspaniałego polityka. Wie pan, to są poszlaki, ale Litwini te poszlaki widzą. To są bolesne poszlaki. Chwała Bogu, jest w tej chwili polska telewizja, bo dotychczas Polacy na Litwie byli skazani na rosyjską telewizję. Więc ja nie mówię, że są prorosyjscy, ja mówię tylko panu o tym, na jakiej podstawie Litwini mogli wyciągnąć takie wnioski.